Szpital Oettingera w październiku przekształcił 3 oddziały. Oddział rehabilitacji, oddział kardiologii i część oddziału ortopedii. W sumie oddaliśmy 84 łóżka dla pacjentów covidowych i 13 łóżek intensywnej terapii. To jest bardzo duża ilość, biorąc pod uwagę, że głównie prowadzimy leczenie onkologiczne. To są łóżka, które zabraliśmy innym pacjentom. Sytuacja jest szczególnie trudna, dlatego że trwa to już trzeci miesiąc. W poprzednich falach to było około 1,5-2 miesięcy i wracaliśmy do rzeczywistości, zaczęliśmy przyjmować tych pacjentów niecovidowych, którzy czekali w kolejce. Teraz ich nie przyjmujemy, a prognozy są jeszcze gorsze. Więc sytuacja jest bardzo zła w tej chwili. Trudniejsza, o wiele trudniejsza niż w poprzednich falach. A oprócz tego również personel już jest zmęczony. Jest zmęczony i też choruje, mimo to, że mamy wyszczepialność w granicach 80-90%, no bo nie mam podstaw prawnych, żeby to dokładnie sprawdzić, to wyłącza się też. Przechodzi lekko, ale jednak 2-3 dni jakieś przeziębienie i są braki. Tym bardziej, że przy tej teraz fali te zakażenia są, rozprzestrzeniają się szybko. One szybko przechodzą, ale też wyłączają duże grupy pracowników. Jakie Państwo w tej chwili macie obłożenie na tym oddziale? Na dzień dzisiejszy 61 łóżek jest zajętych w drugim poziomie, czyli na te 84 i 7 intensywnej terapii na 12. I czy to prawda, że rzeczywiście trafiają do Was głównie osoby niezaszczepione? Tak, to jest znakomita większość, to jest około 80-90%. Osoby, które trafiają do nas, a były zaszczepione, zazwyczaj wiąże się to z innymi chorobami i ciężkimi stanami. Bo u nas dużo jest pacjentów w ciężkim stanie, dlatego że trafiają pacjenci, którzy na przykład są w leczeniu onkologicznym czy hematologicznym, nagle dostają COVID-a i trafiają na oddział COVID-owy. I my prowadzimy nie tylko leczenie samego COVID-a, ale również staramy się kontynuować leczenie onkologiczne rozpoczęte wcześniej. Panie dyrektorze, a czy uważa Pan, że konieczne jednak byłoby uruchomienie szpitala tymczasowego? Poprzednio właśnie Wasz szpital nadzorował szpital tymczasowy w Expo w Krakowie. Wtedy, kiedy ten szpital został uruchomiony, to tak naprawdę nie był do końca potrzebny. Natomiast w obliczu piątej fali wydaje się, że miejsc w szpitalach w Małopolsce może zabraknąć. Znaczy ja myślę, że ten szpital wtedy był potrzebny. Myśmy w najwyższej fali mieli 150 łóżek zajętych, a oprócz tego szpital zabezpieczał 375 pacjentów mógł przyjąć. W tej chwili on jest rozwiązany, on jest zlikwidowany, mówiąc wprost, więc tutaj raczej nie mamy co liczyć na to, żeby ten szpital Expo, o nim mówię, został otworzony. Natomiast jest drugi szpital tymczasowy na Kopernika w dawnym Cumriku i on tutaj stanowi jakąś bazę łóżkową dla rozprzestrzeniającego się COVID-a. Myślę, że pewnie będzie należało wyłączyć pewne szpitale, czyli przekształcić szpitale jednoimienne, że już łączenie części łóżek, wyłączanie tych łóżek już nie jest możliwe w szpitalach, z tego co rozmawiam z dyrektorami, natomiast tworzenie szpitali jednoimiennych, a pozostałe szpitale przyjmują pacjentów niecovidowym, chyba będzie właściwym rozwiązaniem. W poprzedniej fali wojewoda przygotował strategię. Państwo wiedzieliście, jakie będą kolejne kroki. Jak wygląda to obecnie? Czy jest strategia na piątą falę? Tak, jest teraz jakby, bo tam było do 4 chyba etapów. W tej chwili jest pociągnięte następne 2 etapy. I już dzisiaj dostaliśmy zapowiedź, że jeżeli sytuacja będzie się pogarszała, to następne łóżka będą tworzone w oddziałach. To jest sytuacja na 40 tysięcy zachorowań w Polsce, na 3700 w Małopolsce. Jesteście na to przygotowani? Tak.